Jak prowadziłeś się w zespół? Bo już jesteś jakiś czas tutaj w Bielsku, trenujesz z chłopakami. Powiedz, jak te pierwsze tygodnie aklimatyzacji przebiegły? Znaczy nie miałem problemu z tym, bo znam to miejsce od najmłodszych lat, że tak powiem. Za dużo się nie zmieniło też, bo wszystko jakby pamiętam, co tu było, jak działało, jak funkcjonowało. Wiadomo, klub poszedł do przodu, zmienili się ludzie, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Z chłopaków kojarzyłem tam już z boiska niektórych, z niektórymi grałem jeszcze za młodych lat tutaj w Podbeskidziu, więc nie było problemu i naprawdę fajnie chłopaki mi przyjęli. Przychodzisz też jako zawodnik, który bardzo dobrze zna ustawienie z trójką środkowych obrońców. Dzisiaj miałeś okazję zagrać na środku tej formacji. Jak ty się czujesz w tym miejscu na boisku? Znaczy, powiem tak, doświadczenie z tego, co już zagrałem, z tych meczów, które rozegrałem, to właśnie wszystkie były na tych trzech pozycjach, jednym ze stoperów. Dzisiaj akurat gram na centralnym, znam tą pozycję, czuję się na niej dobrze, na półlewym czy na półprawym stoperze, tak jak z Wisłą to wyglądało, też to też również czuję się dobrze i nie sprawia mi to problemu, a granie na trójkę stoperów jest naprawdę fajne, bo można pograć w piłkę nożną i stwarzać wiele sytuacji, więc tylko pozytywnie. Przechodząc już do samego dzisiejszego sparingu, no chyba nie ma co ukrywać, że najsłabsze z tych dotychczasowych trzech sparingów w wykonaniu Podbeskidzia dzisiaj tutaj w Niemodlinie oglądaliśmy. No tak, niestety nie wyglądało to jakoś za dobrze, ale skupiliśmy się na rzeczach, na których mieliśmy się po prostu skupić i realizować, na tym, czego zabrakło we wcześniejszych sparingach. Na analizę przyjdzie jeszcze czas, ale myślę, że właśnie z tych zadań, które mieliśmy wykonać, złapać te nawyki, wyglądało to w miarę poprawnie. Czyli rozumiem, że jeszcze ten tydzień i na pierwszy mecz ligowy możemy być spokojnie w formie. Tak, oczywiście, że tak, dojdziemy do siebie każdy fizycznie, psychicznie też, bo to jest najcięższy okres, tak szczerze mówiąc, dla zawodników w każdej drużynie, w każdym zespole. Więc w Polkowicach będziemy już gotowi w 100%, tak, i taktycznie, fizycznie, psychicznie, więc nic, tylko grać. Super, dzięki. Dzięki.